Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z cyklu Mój sposób na piękne storczyki. Ja mam na imię Jagoda i postanowiłam nagrać kilka filmów odnośnie storczyków, bo storczyki są moją drugą miłością zaraz po hafcie krzyżykowym. I dzisiejszy filmik będzie poświęcony nawadnianiu roślin. Przed Wami są storczyki już w misce z wodą. Za chwilę Wam pokażę, co w tej wodzie jeszcze jest, ale już na pierwszy rzut oka widać banany, więc domyślacie się, że to jest skórka od banana. Tutaj widzimy kolejną roślinę, która mi niedawno zakwitła. Ten kwiatek ma chyba 1-2 dni. Tu rozwija się następny. I też ściągając z półki zauważyłam następną roślinę. To już jest inna odmiana storczyka. I też ma pąki. No więc zaczynamy. Moje orchidee tutaj znajdują się w misce z wodą. I w tej misce gdzieś tam na dnie jest skórka banana. Od banana. Najlepiej tą skórkę wrzucić do wody dzień przed tym, jak macie zamiar nawadniać storczyki. Ostatni raz moje storczyki nawadniałam jakieś 3 tygodnie temu. Był to 8 czerwiec, mam zapisane w kalendarzu, a dziś mamy 7 lipca, no to prawie miesiąc. Ale z racji tego, że jakoś nie bardzo miałam czas i chciałam też coś nagrać, więc no dzisiaj mamy trochę kiepską pogodę, wieje, pada, więc jestem cały czas w domu i postanowiłam sobie, że nagram filmik, jak nawadniam storczyki. No to na początek, tak, używam wody z dzbanka Duffy przefiltrowanej i w tej wodzie znajduje się skórka od banana i ja te storczyki po prostu wkładam albo do miski, albo wlewam wodę bezpośrednio do doniczek. Te na parapecie już zostały namoczone wodą. I to jest jeden ze sposobów. Można też użyć drożdży. Kostkę drożdży rozrabiamy w wodzie w 5 litrach wody. W zależności kto ile ma tam storczyków. Jeżeli jest mniej, no to wtedy pół kostki drożdży. Ale ja dzisiaj użyłam skórki od banana. Przeważnie nawadniam samą wodą z dzbanka, ale dziś poleciała skórka od banana, wcześniej był to nawóz. Moje storczyki moczą się tutaj jakieś pół godzinki. Widać, że korzenie zrobiły się ciemne, przybrały kolor ciemnozielony. Wcześniej były takie srebrne, te korzenie są napowietrzne. Więc one nie są, tutaj jeden się zanurzył i on już ma ciemniejszy kolor. I one sobie tak w tej wodzie się moczą i wtedy wymieniam na kolejne. Wyciągam te, wkładam do osłonek i wkładam następne storczyki. Tutaj możemy zobaczyć już storczyki też przelane. Zobaczcie, jakie mają ciemne korzenie, nawodnione. Liście też są przetarte z kurzu, tego się tak ładnie błyszczą. Do przecierania liści używam roztworu mleka z wodą. Tak mi podpowiedziała moja mama, więc próbuję. Rozcieńczam mleko z wodą i wacikami przecieram liście. Później wycieram je do sucha, żeby nie było śladów mleka. I żeby to po prostu zetrzeć. I te liście są wytarte i są czyściutkie. Postaram się Wam wstawić taką rozpiskę osobno, jak ile wody używam, jak to rozcieńczam, jak tą skórkę bananową się używa, ale to wstawię po prostu taki slajd, żebyście widzieli, żeby było rozpisane, ewentualnie jeszcze dopiszę w opisie. Wcześniej już wstawiłam jeden filmik, może nie miał on jakiejś dużej oglądalności, ale przybyło kilku subskrybentów, więc stwierdziłam, że ma to jakiś sens. Tym bardziej, że i tak
zajmuję się nimi, tymi roślinami, je podlewam, przesadzam, więc pomyślałam, że nagranie filmu to nie będę. I pomyślałam, że przy okazji nagram filmik. To i tak nie zajmuje dużo czasu. Może nie będę tego jakoś bardzo montowała, ale zawsze coś możecie się dowiedzieć ciekawego. Na parapecie już są piękne storczyki, piękne pąki wypuszczają. Ostatnio, jak widzieliście, to jeszcze nie było pąków kwiatowych, tylko same pędy. Jeszcze chwila, jeszcze moment i zakwitną. Ostatnio też wspominałam o lepach, które stosuję na owady. I te owady nazywają się ziemiurki. To są takie małe muszki, które właśnie wylęgają się w korze storczyków i później fruwają. Jest ich trochę. Niestety nie udało mi się ich całkiem wytępić. Stosowałam też opryski, ale na te lepy się przyklejają dorosłe osobniki i wtedy już nie mają możliwości rozmnażania się dalej. Ja zwykle poświęcam pół dnia tak na namoczenie storczyków. Czasami wlewam wodę do doniczek i to wlewam w większą ilość, ale przeważnie stosuję jakąś miskę większą i wsadzam tyle roślin, ile się zmieści. I różnie robię w międzyczasie coś innego. Czasami one są pół godziny, czasami 40 minut, czasami 15 minut. Po prostu wyciągam, wsadzam następne, przecieram liście i dalej robię coś innego i wykładam je do osłonek. No to tak na 30 sztuk, jakoś 30 sztuk mam roślin. To trochę czasu jednak upływa, a tą wodę później wlewam do kwiatków, tak żeby zaoszczędzić, żeby tej wody też tak nie wylewać. Rośliny są w miarę zdrowe, pomijając te ziemiórki, nie mają żadnych innych pasożytów, innych owadów, które je atakują, więc mogę moczyć wszystkie w jednej wodzie. Czasami też zdarza mi się spryskać liście wodą, ale to ostrożnie, bo wtedy można zalać trzon i tutaj roślina po prostu nie będzie wypuszczała kolejnych. Jak się zaleje, nie wytrze, to wtedy to gnije wszystko, więc nie polecam spryskiwać liści. Ja przecieram i dosucham, żeby zatrzeć ten kurz, żeby się nie trzymał, żeby rośliny się ładnie prezentowały. Czekam, aż zakwitną pozostałe. No tutaj już się rozwija. Ten jest drugim kwitnącym. Jest jeszcze biały, który Wam wcześniej pokazywałam. No i tu będą kolejne. Te będą piękne. Tylko patrzeć, aż zakwitną. Tutaj na mojej półeczce na lodówce dołożyłam jeszcze dwa storczyki, bo były w innym miejscu, a chciałam, żeby miały po prostu więcej światła. Być może coś tutaj mi się ruszy. Tu jeszcze w jednym miejscu widziałam, zaraz, gdzie to było, że tutaj też coś mi wypuszcza na starym pędzie. I tam chyba jeszcze był z jednej strony. O, tutaj jest. Tu coś też wypuszcza. Ciekawe, czy to będzie pęd kwiatowy, czy może coś innego. No, jestem ciekawa. Teraz rzut z góry. I przeważnie mam cały stół zajęty storczykami. Później je ładnie odkładam i na parapety, i na półkę. No i wtedy czekają do następnego nawadniania. Pewnie to będzie w przyszłym miesiącu. Zobaczymy, jak będę miała czas. Jak już widzę, że są liście takie, mają mniej wigoru i te korzenie są takie srebrne, widać, że kora jest przesuszona, no to wtedy je nawadniam. Chciałabym, żeby moje filmy o storczykach miały większą oglądalność. Ale to jest dopiero początek, więc liczę się z tym, że nie wszyscy, którzy oglądają mój kanał, interesują się kwiatami, bo nagrywam filmy na temat haftu krzyżykowego,
ale być może znajdzie się grono odbiorców, którzy chcieliby czegoś dowiedzieć się o orchidei. Ja mam kilka odmian, przeważnie tą marketową ze sklepu, jak mi się uda kupić w taniej, ale też jak zdarzają się jakieś inne odmiany, no, taniej wtedy też kupuję i one mi wtedy się odwdzięczają i kwitną na nowo. No to myślę, że to wszystko. Ja za chwilę będę sobie wymieniała rośliny dalej, będę nawadniała kolejne. Mam nadzieję, że filmik trochę Wam coś podpowiedział, dla tych, co zaczynają przygodę z kwiatami, że coś Wam podpowiedziałam innego, lepszego i może z tego skorzystacie. Także jeszcze reasumując, używam wody z filtra, z dzbanka filtrującego. Używam skórek od bananów, czasami drożdży, a do przemywania liści używam rozcieńczonego mleka z wodą i przecieram wacikami. Rośliny nawadniam co około 3 tygodnie. Jak kwitną, to powinno być co 2 tygodnie, ale w zależności jaka też jest wilgotność w mieszkaniu, jaka temperatura, przeważnie patrzę na korzenie. Jak korzenie są srebrne, no to wtedy nawadniam i trzymam w wodzie około 15-20, czasami 30 minut, w zależności jak mi się przypomni, żeby wymienić na kolejne rośliny. Korzystam z misek, wkładam rośliny do miski z wodą, ewentualnie wlewam wodę do osłonek i po prostu przelewam do kolejnych roślin, dolewając wody. Stosuję też nawozy, ale to tak raz w miesiącu albo co 2 miesiące, jak kwitną, jak zaczynają kwitnąć, no to wtedy nawóz taki sklepowy. Chciałabym Wam jeszcze dodać taką jedną informację, że fajnie jest też podlewać rośliny deszczówką, więc jeżeli macie możliwość zebrania wody deszczowej, to fajnie też jest podlać kwiaty, z tym, że wiadomo, że to nie może być z jakiegoś brudnego miejsca. Najlepiej to właśnie, jak ja to robię, wystawiam miski przy poręczach na balkonie i wtedy woda mi tam się gromadzi i jeżeli mam czas na podlewanie kwiatów, to używam deszczówki, a jeżeli nie, to tak jak wcześniej mówiłam, używam wody z dzbanka filtrującego Tafi. Na parapecie z drugiej strony widzicie truskawki, ale już owoce zostały zjedzone przez moją córkę. Jest jeszcze tam trochę kwiatów. To też Wam pokażę. Pelargonie i inne. Posiadam też mini ogródek. Mam tutaj pomidory. Hitem jest pomidor w butelce, sadzony do góry nogami i ma już piękne owoce. Mam tutaj jeszcze miętę, poziomki dopiero będą miały owoce. Tu jest pomidor i jeszcze jest Maggi do zupy, do rosołu w sam raz. No i tutaj pozostałe moje rośliny. Muszę przyciąć te przekwitnięte. To są przekwitnięte. Fajnie jest taki mieć ogródek. Tu też mam trochę truskawek. Tutaj inne pnące rośliny. Fasolkę, groszek. Tutaj kolejne owoce pomidorów. Także polecam, na balkonie też można sporo wyhodować. Jest jeszcze maciejka, wiecie jak pięknie pachnie wieczorem? Sama rozkosz. Myślę, że w kolejnym filmie pokażę Wam, jak przesadzam rośliny, bo niektóre też mają już takie korzenie brzydkie.
ale przed przesadzeniem też trzeba roślinę nawodnić, ale to jak już będę miała więcej czasu, to wtedy Wam pokażę, bo mam też kilka roślin, które są tak bardzo przechylone i też chciałabym je trochę naprostować, przesadzić, żeby mi się tak nie, na przykład tak jak tutaj jest, tutaj już też korzenie wychodzą, więc widać, że doniczka jest za mała, będę musiała wsadzić do większej, bo już widać same korzenie, a kory praktycznie nie widać. Ale to już w następnym filmiku. Jeżeli filmik Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, piszcie komentarze, czy moje informacje są przydatne, jak Wam się ogląda filmiki. No i co tam jeszcze sobie życzycie, możecie pisać, możecie zadawać pytania odnośnie kwiatów. Jak będę wiedziała, to oczywiście postaram się odpowiedzieć. No i to by było na tyle. Życzę Wam miłego dnia, więcej słońca i do następnego filmiku. Pa!